Mamy marzec 2021 roku i Bitcoin może wydawać się za drogi. Mam dla Ciebie rozwiązanie, ponieważ dzisiaj pokażę Ci, jak odebrać darmowe kryptowaluty, jeżeli posiadasz konto na serwisie CoinMarketCap oraz na giełdzie Binance. Jeżeli jesteś zainteresowany technologią blockchain, programowaniem oraz rozwojem osobistym, to już teraz zasubskrybuj mój kanał CyberBiznes oraz zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I zaczynamy właśnie teraz, za chwilę odbierzesz swoje darmowe krypto. Jestem na serwisie coinmarketcap.com, link do tego serwisu zostawiam Ci poniżej tego wideo. Dzisiaj, rozwiązując pewien quiz wiedzy, odbierzesz darmowe kryptowaluty. I czy jest to możliwe? Jak najbardziej tak. Ostatnio na moim kanale pokazywałem moim widzom, jak odebrać darmowe kryptowaluty, rozwiązując pewne testy wiedzy na giełdzie Coinbase. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to tutaj u góry zostawiam Ci link do tego wideo. A my przejdźmy w takim razie do rejestracji na portalu coinmarketcap.com. Przechodzimy do sign up, wpisujemy swój adres e-mail i ustalamy oczywiście hasło. Możesz zaznaczyć tego checkboxa, jeżeli chcesz dostawać e-maile od CoinMarketCap. Ja polecam nie zaśmiecać swojej skrzynki. Mamy zbyt duży przesyt informacji, więc klikamy na nie jestem robotem i za chwilę się zarejestrujemy. OK, klikamy na sign up. W świecie kryptowalut dosyć często będziesz musiał posługiwać się swoim adresem e-mail, więc serwis CoinMarketCap prawdopodobnie teraz wysłał do Ciebie e-maila. Jeżeli nie dostałeś tego e-maila, to kliknij resend e-mail i powinieneś dostać kod aktywacyjny. OK, ja dostałem tego maila, team CoinMarketCap. Verify your account. No i klikasz na link Verify account. Twoje konto zostało zweryfikowane. Teraz odbieramy darmowe krypto. Na głównej stronie klikamy w to miejsce Take a quiz. Pojawi się wielki napis Learn crypto, earn crypto, czyli ucz się o krypto i zarabiaj na krypto. OK? Czyli tak, przechodzimy na dół. Tutaj mamy aktywne kampanie. Jak domyślasz się, ja już wcześniej robiłem pewne testy wiedzy. Zarobiłem ostatnio właśnie kryptowalutę One Inch oraz The Graph. Pokażę Ci potem dowód na giełdzie Binance, że rzeczywiście te kryptowaluty do mnie zostały przesłane. Ale my chcemy nauczyć się dzisiaj o tutaj tej kryptowalucie Nervous Network. Tutaj mamy taki napis, że ta kampania jest aktualnie aktywna. Klikamy Earn CKB. Klikamy na opcję Get Started. Tutaj masz kilka lekcji, które należy przerobić i zrozumieć, czym dokładnie zajmuje się kryptowaluta Nervous. Chyba tak to się czyta. Więc my klikamy na Watch Video. OK. I zobacz, masz tutaj trzy wideo, które należy obejrzeć. To są bardzo krótkie wideo, więc możesz sobie zanotować najważniejsze informacje. A następnie klikamy na opcję Take the Quiz. Tutaj dla Ciebie ważna informacja. Stworzyłem grupę wsparcia Discord poniżej tego filmiku w opisie. Zostawiam Ci link do tej grupy. Możesz tam przejść i tam znajdują się odpowiedzi na te pytania. Więc nie mówcie CoinMarketCap, że tak jakby już Wam wszystko wykładam na tacy. Ale jeżeli ktoś nie chce mocno wgłębiać się w szczegóły bądź nie zna angielskiego, no to po prostu wejdź w tą grupę i znajdziesz tam odpowiedzi. A ja zabieram się do przerabiania wideo, bo tak naprawdę jeszcze nie wiem dokładnie, czym zajmuje się kryptowaluta Nervous, więc otwieram i przerabiam kilka modułów. OK, ja przerobiłem wszystkie wideo, więc teraz klikam na Take the Quiz. W ten przycisk, Take the Quiz. Czy jesteś gotowy, żeby przerobić ten quiz? Ja jestem, masz 14 pytań, więc sporo, więc przechodzimy. Musisz tutaj kliknąć, że nie jesteś robotem, potwierdzić i lecimy dalej. No, zaznaczamy, że zgadzamy się z warunkami CoinMarketCap. Tutaj pytają się, czy przeczytałeś sekcję FAQ. Ja przeczytałem, OK, yes. I teraz musisz podać swój adres e-mail, który podałeś przy rejestracji do serwisu CoinMarketCap, OK? Klikasz Next. I teraz bardzo ważne. Tak jak mówiłem, musisz mieć konto na serwisie CoinMarketCap oraz na giełdzie Binance. Jeżeli nie masz jeszcze konta na giełdzie Binance, to tutaj u góry zostawiam Ci link do wideo, gdzie pokazuję, jak wykonać rejestrację na tej giełdzie. Z giełdy Binance będziemy musieli pobrać 8-cyfrowy kod, czyli tak zwane User ID, OK? Dlatego teraz loguję się do giełdy Binance. Jestem na giełdzie Binance, klikam Login.
No i klikam teraz na opcję Send Code, ponieważ ja mam tutaj weryfikację dwustopniową. Potwierdzam SMS-em. Wpisuję kod SMS. I przechodzę do giełdy. Zalogowałem się do giełdy Binance. Teraz klikam tutaj na tego ludzika i klikam na ten adres e-mail. Zostanę przekierowany do dashboardu, czyli do takiej strony podsumowania mojego konta. I tutaj zobaczcie, u góry mam coś takiego jak User ID. Jest to ten ośmiocyfrowy kod, który muszę podać w moim quizie. Więc sobie go kopiuję i przechodzę z powrotem do quizu. Wklejam ten kod i klikamy Next. Teraz mamy wpisać maksymalną ilość tokenów w obrocie, tak? Total Supply. No i tutaj oni nas odsyłają do strony CoinMarketCap, gdzie można sprawdzić w pewnej kolumnie, ile jest aktualnie tych tokenów. Słuchajcie, w internecie można znaleźć różne informacje i z tego, co widzę, tam są nieaktualne pewne informacje, ponieważ quiz ruszył jakiś czas temu, gdzie ten Total Supply był inny. I jak ja widzę tutaj na CoinMarketCap, mamy wartość tego typu, nawet nie umiem jej przeczytać, ale kopiuję tą wartość i wklejam tutaj, tak? Czyli to jest ten Total Supply of CKB tokens i klikamy Next. Kolejne pytanie. What is the full name of the layer 1 blockchain of the Nervous Network? I z tego, co widziałem w tych filmikach, mamy coś takiego jak Common Knowledge Base, więc to jest ta odpowiedź, ok? Oczywiście, jeżeli zaznaczysz błędną odpowiedź, możesz wrócić do poprzedniego pytania, jeżeli potrzebujesz. Dalej. What consensus algorithm does not Nervous Network use? Z tego, co wiem, to tam był proof of stake, a proof of work to na pewno tutaj to nie będzie działać dla tej kryptowaluty. Jakie trzy właściwości przypisane są do Nervous Blockchain? Tutaj klikamy na open source, permissionless and proof of work secured. Ok. I teraz tak, ten Nervous Blockchain został zbudowany, żeby zoptymalizować warstwę drugą i skalowanie. Jaka jest nazwa natywnego tokenu tej sieci Nervous? To jest DCK Byte. Natywny token sieci Nervous może być używany właśnie do przechowywania wartości, czyli Store of Value. I ta odpowiedź, tu zaznaczamy Inflation Shelter from Secondary Issuance. No i w ten sposób zakończyliśmy quiz i zatwierdzamy Submit. Musisz zaznaczyć jeszcze, że nie jesteś robotem, bo nie ukończysz quizu i klikasz Submit Form. Poprawnie rozwiązałeś quiz i jeżeli wszystko poszło dobrze, to za jakiś czas tokeny CKB powinny pojawić się na Twoim koncie giełdy Binance. Ja rozwiązywałem inne quizy, na przykład quiz One Inch, kryptowaluty One Inch, kryptowaluty The Graph i po miesiącu te tokeny pojawiły się na moim koncie giełdy Binance. Te kampanie są w tej chwili nieaktywne, więc chyba jeżeli chcesz się po prostu nauczyć o tych kryptowalutach, to możesz się przerobić. A jak chcesz po prostu odebrać te darmowe kryptowaluty CKB, to jak najbardziej przejdź przez wszystkie wskazówki, które przekazałem Ci w tym filmie. I na koniec chciałbym Ci pokazać dowód, że rzeczywiście te kryptowaluty pojawiły się na moim koncie Binance. Jestem na koncie Binance i jak kliknę sobie na Wallet i przejdę na Overview i potem kliknę sobie na Fiat and Spot, to tutaj wyświetli się lista wszystkich tokenów, które posiadam. No i zobaczcie, między innymi mam tutaj dwa tokeny. Token kryptowaluty The Graph oraz One Inch. Od kryptowaluty The Graph dostałem 10 sztuk tych tokenów. W tej chwili The Graph kosztuje około 2 dolców, więc dostałem 20 dolarów, całkiem spoko. Oraz jedną sztukę One Incha. W tej chwili One Inch kosztuje chyba 4 dolce, więc razem zarobiłem 24 dolary za rozwiązywanie tych quizów. Czekam teraz na tokeny CKB z kampanii, którą razem z Wami w tej chwili rozwiązywałem. Więc to jest kolejny sposób na darmowe kryptowaluty, potem możesz nimi handlować, zamieniać bądź zainteresować się daną technologią i tak jakby rozwijać swoje portfolio, które posiadasz. Dobra, jeżeli podobał Ci się ten film i pomogłem Ci tutaj poruszać się w świecie kryptowalut, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję i rozkręcamy kanał Cyber Biznes. Ja jestem Cyber Coach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.